Zasoby to jest to wszystko, co my mamy w nas i dookoła nas, co sprawia, że możemy spełniać nasze potrzeby, realizować nasze cele, czy wszystko po prostu, co mamy do dyspozycji. Więc jeżeli mamy na przykład wspaniałą wyobraźnię albo intuicję, której się słuchamy, to też jest nasz zasób. I te zasoby, one dotyczą też na przykład przekonań, które mamy na swój temat. Że ja dobrze o sobie myślę, albo wierzę w siebie, w swoje możliwości. Czyli takie pytanie, gdzie my je mamy, gdzie one są? Są wszędzie, dookoła nas i w nas, i w innych ludziach. I to jest bardzo ciekawy punkt. Temat, proszenie o pomoc. Tak, bo jedne to jest zasoby, które mam w sobie, dookoła siebie, na przykład drzewo, do którego się przytulam, odzyskuję poczucie harmonii, jest zasobem, albo niebo, na które patrzę, czy w ogóle przyroda. Ale przecież zasobów czasem niektórych mogę nie mieć, ale mają je inne osoby, z którymi jestem blisko i mogę od nich zaczerpnąć zasobów. I to jest tak, zobaczcie, jakie to jest ważne, mieć świadomość, gdzie są moje zasoby i z nich korzystać.